ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Na pewno cały klub zagłosuje za projektem ustawy. Jesteśmy w koalicji rządowej, to jest projekt rządowy tej ustawy. Trudno, żebyśmy zrywali koalicję. Natomiast my rzeczywiście uważamy, że Polska musi się modernizować. Musimy działać na rzecz naszych wnuków, a nie na rzecz naszych dziadków. I dziadkowie są wkurzeni, to ja rozumiem, ale wnukowie oczekują, że Polska będzie silna w silnej Europie. A żeby tak się stało, to nie tylko Polska musi być silna, ale Europa silna, żebyśmy mieli sukces. W związku z tym nie widzę jakichkolwiek problemów. No dobrze, ale to wobec tego może należałoby iść na referendum, bo jak widać z badań opinii publicznej, większość Polaków byłaby też za tym, za traktatem, a referendum ma jednak większą wagę. Tak, ale żadne państwo europejskie o tej ustabilizowanej demokracji nie robi referendum. Tylko Irlandia. Nie, to nie jest konstytucja, to jest ustawa o traktacie. W związku z tym przyjęliśmy wspólnymi siłami dosyć dużą większością głosów, że będzie ratyfikacja przez parlament. I nie wyobrażam sobie innego działania, jak wszyscy posłowie z PSL będą obecni i zagłosują za traktatem. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.